Cię gra. Te duszki, co mnie zatłukły, pewnie będą się nad wami znęcać teraz. Nie popchnij mnie. Jak mu kopa sprzedał, jak wsparcie. Nie, i chłopaki, co? Nie, bo co u mnie się dzieje? Nie, no u mnie jest taka wiksa, że... Ej, co ty gadasz? To ja też wiem grzyby w takim razie. Nie, polecam niebieskie grzyby, jest dobra faska, ale będziesz miał problem z mobilnością, ostrzegam od razu. Liczba. Patetyczna i można snetopować. 2137, zobacz. 2137. Działa! Tylko poszło. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Ty, jaki kuferek, jak w Dark and Darker! Fajny, nie? To popatrz, co jest w środku, na pewno będzie super lucik. No, niestety... Nie? Niebieskiego grzyba tylko zebrałem i tyle. O, to inny loot jest. Ja miałem almond water. Ty, jaka muzyczka. Loading, chłopaki. Ja cały czas na loadingu siedzę. Ale jak otwierałeś, to fajna taka muzyczka właśnie była, jak z takich mobilek otwierania chestów na mobileczkach. Ty, świnia, dzika świnia. No, tu są świnie, no. A może i grzyby? Zinterpretujmy to w taki sposób, że my tutaj chodzimy po tym świecie, w którym Wojtek Gola jest bogiem i steruje właśnie na... Może jest, to jest po prostu symulacja umysłu Wojtka Goli. Skoki, parkour, świnie, grzyby. A czy te świnie i ta muzyka to nie jest jakiś mem inside? Coś to kojarzy? Ze świata Fame MMA cokolwiek? Na czacie może? Czy wy? Mówisz, że to jest jakiś ten? Wink wink Fame MMA? To może być coś, takie pomieszczenie wygląda jak miało być memem w ogóle. Widzowie, rozpoznajcie mema. Koryta wypełnione grzybami i 5 świń. Samopas chodzące po pomieszczeniu. I dyskoteka. Świńska. Backstage Fame MMA, o co chodzi? Normalny after party po Fame MMA. Ty, a może tutaj trzeba grzyba zjeść i w tej świnie w jakieś fajne duperki się zmienią? Zamienią się w księżniczki jakieś cokolwiek. Tak, tak, jedzmy wszystkie. Jem niebieskiego grzyba, zobaczę co się stanie. Dobrze brzmi. Musimy chłopaki zjeść grzyby, to świnie się zamienią w księżniczki. Dokładnie. Ja robię combo. O, idzie ktoś przygarbiony. Ja zjadłem w ogóle grzyby z kibla, nie? Najlepsze są. No, tam dodatkowe właściwości chyba. Z aromatami, no. Z wiedzy kafelków tam. No. Zjadłem niebieskiego grzyba i jakby takie cząsteczki mocy mi coś pokazują, że chyba mam iść tutaj. A i coś się dzieje, disco się zaczyna rozpętać. Jest totalna essa, przede wszystkim fajne dupy są, serio. Fiksa na remizie mi się kojarzy, stary, no, świnki są, a zwłaszcza... Spójrz na to, no. Jeszcze chwilka i panowie... Będę musiał was opuścić ze świnką na razie, sobie wyjdziemy, tak jest. A można świnie podnieść i wziąć właśnie gdzieś? Właśnie, pakujcie te świnie do wora. Nie można, ale można je przepychać. Hej, świnka, ja to. Nadin, nie przesadzaj. Chłopaki, generalnie potrzebujemy drewnianego klucza. Drewniany klucz znajduje się w drzewie, a drzewo prawdopodobnie znajduje się za magicznym mostem. Wiem, znam tą zagadkę. O Chryste. To jest magiczny most, gdzie trzeba chodzić w nim. O! Tak. Poszedł, poszedł! No, rozpracowałeś to. Ej, wiem, nie? Co tu trzeba zrobić. Tutaj tu są. Trzeba karton położyć. Albo świnie może. Cardboard. Ty, no to cardboard musimy gdzieś znaleźć. Świnie są nurtujące, nie? To one randomowo zostały tutaj wlepione, żeby... Nie, w grze Wojtka Goli nic nie jest randomowe. Też tak mi się wydaje właśnie. Wooden key do tej bramy trzeba mieć. Większego planu. Czekaj, szukam jakiegoś cardboardu. Insert the wooden key. Kto teraz wszedł do takiego żółtego pokoju? Ja. Dobra, to ja cię obserwuję. To jest jakiś cardboard? Nie, to nie jest cardboard. Tutaj ten... O, leki, weź leki. Kurde, to są propy po prostu do podniesienia i rzucenia. To jest jakiś labirynt. Ho? Ty, ja tutaj mam coś ciekawego. Napisane? Please. O, a to co? Co to było? Cash out. Cash out od Janet Case. Moja ulubiona książka. Skąd wiedzieli? Tu? Left. Do lewej. Domestos. Muszę usiąść okrakiem chyba na tą butlę. Co to za pokój? Ty, to jest salon Wojtka Goli, rumba za...
Ej, wgoni mnie, rumba! To jest ten kot kurzacz. Jak on cię dotknie, to już będzie cię śledził przez całą grę. Już jest koniec. No kurde, zobacz co on robi, no zabierzcie go ode mnie. Ja mam robofobię. Jest. No nie wpadłem w doniczkę Wojtka Goli. Koniec, już jesteś... Odkurzacz się tak czy siak pochłonie, to już możesz nie uciekać. Ratunku! O, ruletka, ty! Ej, Pilarcik, kurczę. No goni mnie ta rumba, no szaleje! Nie, ja bym tu zaraz wymanewruję. Tam. O, dobra, chyba... Chyba ją zgubiłem. Zaraz grę na zobaczę. Chłopaki, jakby wam to powiedzieć, ale tu nie ma żadnego odkurzacza, nie? Co ty teraz tak? No nie! Znalazła mnie! Po tych grzybach je widzicie. Nie, one są prawdziwe. To ja, naprawdę, ja je widzę, to są prawdziwe. Ja też go widzę. Powiedzcie, czy wy i ten odkurzacz są tutaj z nami w pokoju? Nie wiem, czy jakieś uzależnienie od tych halogrzybków wykształciłem, ale... No, zostaw mnie, no! Szybko! Mówiłem ci, nie ruszaj. Ty, ale dywan kozacki, niczego sobie. Restartujesz na... To, ale się wystraszyłem, tu jumpscare jest jak co. Ale dźwięk to jest... Jak wam się na razie, tak ludologicznie, jak wam się gra podoba? Ty! Szczerze to muszę powiedzieć, że wiesz, nieważne co, ważne z kim i tak naprawdę... Ja co to za fiolka? Nie wyciągam, nie? Mi się wydaje, ja że po godzinie gry solo... Nieważne co, ważne, że po grzybach. No to prawda. Prawdziwych przyjaciół poznaje się po twardych narkotykach, jak to mówią. Były grzyby, dobra, było przepychanie. A co to jest? A co ty z tej skrzyneczki tam podniosłeś na dnie? Ja widziałem jakąś fiolkę. No właśnie. Nawatory token, widziałeś, dobra. Moją fiolkę? Ej. Dlaczego ty podniosłem? Podniosłem żetonik do ubikacji, tak? Więc może skąd widziałeś moją fiolkę? Widziałeś w rękach jak... Widziałem. O, grzyby liquid, w kiblu. Liquid nice, pain. To jest to, co Kiszak wziął, dobra. No tu jumpscare był, nie przejmuj się. Kurwa. Oho, to jest schowek jakiś stary. Nie wiem, kto tu jest ze mną, gdzie był jumpscare, a to jest schowek. Tak, jestem z tobą. A tam idę dalej. O, kolejne jumpscary. Puśćcie, bo... Próbuję. Ej, zepsuł mi jakiś duszek! No kurwa, co to miało być? Można się popychać. Się, nie? Ej, uważajcie, tam z przodu, jak będziecie szli, to takie są wąskie mosty i tam jakiś nietoperz lata i spycha ludzi. No, tam trzeba poświecić. No. Uważajcie tam, bo... Jakiś... Chyba latarkę musicie zgasić, tak mi się wydaje. Musicie bez latarki, bo on inaczej was zepchnie. Wiesz, to będzie taki przyjebany bez kitu. Ej, faktycznie... Dobra, spokojnie. Ej, coś mnie popycha cały czas i... Zgaś latarkę, powaga, musicie to po cienku zrobić. Jak... zażyjcie sobie czerwonego grzyba, to wtedy będziecie widzieć jakby te belki bez latarek. Ej, to jest giga mądry tip. Weźcie grzyba. I... Dobra, jestem! O kurde, ale mam esce, jest idealnie. Mam Ty, a u mnie zmiana na przykład graczy działa, sobie zmieniam normalnie perspektywę, każdego mogę obserwować. Cały czas do przodu, tak? Tak, pełne esce. Cały czas do przodu, lecimy. Tak jest, GG, jestem z tobą. Ja idę bez latarki, bez grzyba. Ale tylko, też masz takie wizje, też ci się to tak przystawia tutaj, no, tak. Grubo, ale ja do takiego chodzenia jestem przyzwyczajony. Nie, popatrz w tył teraz z latarką. O kurwa, dobra. O kurde, to jest tak. Takie skorupy wam się pojawiają, takie bąble. Co? Dobra, nie ważne. Musisz Nadin już traci zmysły, aż trądu dostał od tej gry. Mi się wydaje, że ta gra faktycznie będzie w jakiejś kampanii antynarkotykowej, nie? Tylko ona ma, wiesz... sprzeciwiać się braniu narkotykom, czy namawiać, bo powiem ci szczerze... Jak na razie narkotyki prowadzą do dużej ilości rozwiązań w tej grze. Czyli jak w życiu. Narkotyki rozwiążą twoje problemy, kurwa. Oho, więcej parkura. Ej, tutaj była podpowiedź, uważajcie. Tutaj jest podpowiedź w ogóle. Jaka? Dwa pytajniki i pytajnik odwrócony jak coś. Pierwsza, zapamiętajmy to. Pierwsza, dwie trzecie przyjść na nogach, jedną trzecią na głowie. Okay. Tutaj no, też mi coś, się dzieją może? Dziwne takie rzeczy, nie wiem czy wam też. Ja właśnie nie wiem, czy to jest to, że to miało tak być, ja czy mi kwadraty. Już po prostu karta graficzna się powoli, nie? A, czyli ty masz kwadraty, nie, to co z wami coś nie... Nie, a grzyba nie ja mam chodzące kwadraty po ścianach, słuchajcie. No, o czekaj, coś tu pisze. Czekaj, nie widzę, bo come latarka. On. Come on, now we wanna play. We wanna play, aha, czyli teraz zaczyna się gra. Te duszki co mnie zatłukły, pewnie będą się nad wami znęcać teraz. Nie popchnij mnie.
jak mu kopa sprzedał, jak wsparcie. Który to? O, mamy tutaj, mamy impostora. Impostor, dobra, to już wiemy, kto to jest zapierdolił. To, no, jak... to już został popchnięty. A czym wy kopiecie? Czekaj, to ja ci pokażę, nie? Wiesz. Lewy przycisk myszy. Wybacz, ale to było silniejsze ode mnie. Kopa mu zasadził. A to... O! Będzie walka, będzie walka! PvP odpalane. PvP jak w Minecrafcie. No. Ja wygrałem to. Ja to próbuję przeskoczyć, nie? Udało się. Okej, okay, jestem. Aha. Ej, jak wy widzicie moją wizję, mi powiedzcie? Masz to samo co ja dokładnie. Normalnie. A ty, Arkadikus, też nie żyjesz? Nie, ja jeszcze... Dwójka pozostała, dwójka. Wiesz, oni nie wiedzą, który to jest teraz Arkadikus. Coś się patrzy na ciebie, widzisz to? Oj! O, no. Wracaj we mnie, nie topisz, syn. No i... Ty, on będzie cię spychał, on mnie zabił, uważaj. Chyba bez latarki musicie to robić. On na światło reaguje. On na światło reaguje. Jak Will Smith w I Am Legend. No, widzisz. O, syn. Zabił cię? Tak, o, karma. Słuchajcie, jak Witchka z Left 4 Dead'a. A co ty? O kurde, co się dzieje? Ty, opętało go! Jak go wygina! Pokrzywiony jest typeczek. Ty chyba kwas brałeś zamiast grzybów, stary. Dobra, idziemy tam. Tak, to się dzieje z człowiekiem, jak przydawkuje Liquid Pain w tej grze. O, czy wszyscy nie żyją? Tak. Za tekstury spadł. Ale przez chwilę... Ty, widzowie, było widać całą mapę przez chwilę. Zrobił ktoś screenshota, zaraz to kurde naniesiemy i wrzucimy na Wikipedię. Klipik, zapisałem, nie? Ostatnie 5 minut i... Właśnie, postawi ktoś szybko Wikipedię do tego. Wojtek, gola wiki. Fandom. Ale tutaj zdecydowanie najważniejszą funkcją jest lewy przycisk myszy. To 100%. Ja w sumie na speedrun.com się odezwę, żeby już stawiali kategorie pod to. A ja będąc w tym czerwonym pokoju, patrząc się na sufit, mam, żeby wsadzić kawałek drzewa w niego. Też tak macie? Też mam, no. Jest, bez kitu. Bo tu będzie trzeba drzewo zasadzić, zobacz. Insert tree sample. No bo zobacz, tam żeby przejść, gdzie byliśmy na początku, żeby przejść, był potrzebny klucz z drzewa, więc najpierw musimy zasadzić drzewo i z tego drzewa wyrośnie klucz. Okej, okay, mega, to jest bardzo ciekawe. I są też grzyby, więc będę je jadł. Dobra, i te główne jak coś, to nie są podatne na światło. Szedłem teraz, by światło też mnie strąciły w pizdu. Aha. Czyli po prostu trzeba przebiec na pałę, na wprost, jak najszybciej i tyle. Biegnę na pałę. Lepiej. Ktoś nawet chyba musi zbejtować jednego i spaść. Kurde, ale faza. No, żart. Setup tutaj speedrunerski ogarnąć. Dobra, przebiegłem. Zobaczyć, jebany ten. Kogo ja obserwuję? Kto teraz będzie skakał? Ja będę skakał. Idę właśnie tam, gdzie skaczę, to zobaczę, czy. O! O, patrz, jest ten psiobus z Wardęgi. Co ty gadasz? Pasi ten. No. Jest, no. A wy jesteście za tym mostem, gdzie skaczecie? Ej, czy... panowie, generalnie dotarłem do tego psiobusa. Kurwa, nie, dołączyłem do was, widzę wasze światło, jest dobrze. Mam konewkę. Firma z warzywozem, to jest warzywo. A, to jest warzywos. Ej, mam konewkę. Ale przy okazji podpowiedź jest taka, żeby świecić latarką właśnie na to gówno, co tu lata teraz. Pa, jest firma z warzywozem, Ty normalnie, papryka jest. Jest papryka, jest sałata, jest ogórki. Dynia nawet jest. Rzucam dynią w tego nietoperza. Ale jak szybko dali warzywóz. A pokaż jeszcze, jak wygląda warzywóz. No. No, elegancki taki. To chyba Toyota jest. O, woda. Kto jest w aucie? Ja jestem przy aucie. Po lewej tego nietoperza, poświeć mu w mordę. Ty. Co tu się dzieje? Co jest? Weź podejść bliżej do niego i mu ten, bo tam była instrukcja na ścianie, żeby mu świecić pysk. Tak, tam była instrukcja. I wy to też widzicie? Też macie taki efekt? Taki, co to jest? Nie, tylko ty... Ty, ja mam ten efekt, Kiszak nie ma tego efektu, bo widzę streama. Tak więc to jest chyba tylko dla żywych ten efekt, wiesz? Mhm. O kurde. Tam jest więcej tych nietoperzy, zobaczcie, ich tam jest. To jest cała chmara. A to nie jest to, że jeden się po prostu, wiesz, tak... A może? Kurde. O, mi działa przerzucanie się pomiędzy graczami teraz. Ja mam tylko... Kurde, grzyby mi się skończyły. A nie, mam jeszcze jednego zielonego. Ale mnie zesrał, ale nic nie zrobił, dobra. Dobra, ja też lecę. Kolejny. Tu mamy strzał... Po lewej. Ciekawe, to wy ich po prostu... A o co chodzi z tymi? Rozbroicie ich i koniec. Trzeba. Nie wygląda to bezpiecznie.
Ale wydaje mi się, że tam można... Może właśnie to jest skok wiary. Dobra, generalnie nie robienie tego, tej gry na grzybach, bo ja cały czas teraz robię challenge, że cały czas grzyby konsumuję. Gramy w liczby i przegrany po prostu skoczy. Powiedz liczbę jakąś, Arkadikus. A czemu ja pierwszy? Ja wolę drugi zawsze. No to dobrodziej, powiedz liczbę. 8. No i przegrałem. Już nie żyję. Ty, ale jak w ogóle mocno mnie pchnął ten gremlin. Ale o co chodziło wtedy z tymi świniami? Bez kitu, o co chodziło? Nie wiem, myślałem, że to może jakiś ukryty mem czy coś, ale może to jest po prostu randomowe świnie tańczące przy kuli dyskotekowej, przy muzyce. Po prostu była alegoria do afterparty na Fame'a. A to te co noszą, wiesz, runda pierwsza, runda druga. A masz seeda? A gdzie jest seed w ogóle? Właśnie nie wiem, gdzie ten seed może być. A może tam już jest, był ten seed, kurde, nie wiem. Może musimy się po prostu cofnąć z tą konewką. A może trzeba te doniczki przy świniach, pamiętacie? Doniczki przy świniach są i tam są grzyby, może trzeba podlać te grzyby i nagle... Nie, podlać to w tym living roomie, w którym byliśmy, tam gdzie rumba była. A kogo ja obserwuję? Kto się patrzy teraz na tego nietoperza? Ja się patrzę na tego nietoperza, ale jak ja mam go sprowokować? No coś tam na dole niby jest, nie? Ej. Nie patrzcie na tego nietoperza, tylko po prostu przebiegajcie obok niego i on wystrzeli w was i on poleci, wiesz, zanim doleci to do co? Was. Dobra. Misuje. Dobra. Kurde, to on mnie trafił za każdym razem, nie? Czaję się na niego, ale ciężko. Lecimy? Ej, chłopaki, oni kłamali, nie? Ej, level kolejny jest chyba, czy coś. Jak level kolejny? Dobra, nie. To jest rip. To się zawiodłem teraz, czyli naprawdę. Wojtek okłamał. Jak tak można? Wojtuś okłamał niestety. Ej, ja tu jeszcze walczę, kurde. Gdzieś jestem, gdzieś coś robię, ale... Konewka, ale kurwa, ty masz czarny ekran, u ciebie nic nie widać. Nie. Co ty gadasz? Dzień normalnie, u mnie spoko widać. Nie, nic nie widzę. Ja widzę tylko przebłyski tego nietoperza, czy co to tam jest. Ja no. Ale nie, ja widzę normalnie latarkę, wszystko. Nie widzicie nic? Macie ciemny ekran? Tak. Ja mam takie halucynacje straszne, mi tak się rozmywa wszystko. Dobra, to idź może do salonu, masz konewkę? No, powinien mieć, no. Ja ją podniosłem, ale nie wiem, zapalić na szybko. Chyba tak. Kurde. Zróbmy to. Przejdźmy. Co to jest? Interact. Jakiś tekst, ale mam za dużą fazę i nie mogę tego przeczytać. Kliknij, może ja będę mógł. Właśnie ten. O, czekaj. Corridors mimic the ticking of a clock. Every step, every sound resembles a complex mechanism. Am I just a cock in this strange machine, or there is a way to halt this ominous ticking? MEG documentation should cover the mechanics aspect of level 0 lobby. Co? Nie mam pojęcia. Widzę więcej, dobrze jest. O! Oj, no i właśnie zginąłem. Złapał, ale on nawet jak ten, on cię trafia, to cię zabije od razu. W plecach, stary. Bo to jest mój nowy ten. To jest mój mount nowy. Jak ze starym, stary, po wojaku. U mnie widzowie piszą na czacie, że gra jest k***wa, ale mi się wydaje, że wy po prostu nie rozumiecie głębi płynącej z tej gry. Wydaje mi się, że Wojtek Gola jest takim polskim Kojimą rzeczywiście i tutaj po prostu jest głębsza wizja artystyczna, którą nie każdy normik skuma. Ja się muszę odnieść do czatu. Nie robicie w game devie, więc się kurwa nie... Wojtek pracuje w game devie, więc się zna. No dobra, no to jeszcze raz. Mamy dwa kroki tak naprawdę. Krok numer jeden, znaleźć sadzonkę, umieścić ją w tej doniczce. Krok numer dwa, konewką podlać. Konewka wiemy gdzie jest, ale gdzie jest sadzonka? Ale to może być wspaniałą historią tak naprawdę o tym, czym jest życie, że zasadzasz ziarno, podlewasz, dbasz, z tego wyrasta. Widzisz, to po prostu, jak dorobisz narrację, to jest wspaniała fabuła, stary. Założę się, że sadzonka jest w tą stronę, bo tutaj voices. O co tutaj chodzi? Don't listen to the voices. Ej, no to nie, no w rumbę wdepnąłem, goni mnie! O jest, mam sadzonkę, chłopaki. Teraz tylko idźcie po konewkę i robimy to normalnie, speedrun. Co progresuje w ogóle level? I wtedy może w tą dziurę trzeba tą sadzonkę wsadzić i co, jak po tej fasolce będziemy schodzić, czy jak? Tak, wyrośnie drzewo i ten... Tak, i klucz będziemy mieli, nie? Ej, dobro, nie bolą cię plecy od noszenia nas? Nie, jest git, mam już sadzonkę zasadzoną, jak konewkę zdobędziecie, i wrócicie do salonu Wojtka Goli, to wyhodujemy drzewo, które da nam klucz. Dobra. Ja tutaj będę stał i będę świecił latarką, żebyś wiedział jak wrócić, bo ten, ja tam się trochę zgubiłem. Przy tym, warzywozie. Warzywozie od razu. Obserwujecie z daleka, jakby co to... To wy macie w ekwipunku już pewnie. Właśnie, ty, no zobacz, czy możesz podlać to drzewo. Dobra. Tak to chyba nie działa, każdy ma personal loot jednak. Nie, ale ja też mam konewkę, Kiszak podniósł, a ja mam konewkę. A ja nie mam. Może to jest jakieś proximity. To ja nie mam, no. Albo to chyba musisz wrócić, Kiszak, no. Wracam. Ja tu świecę latarką ci, w razie czego.
Ej, drzewo rośnie, drzewo rośnie! Watering kurde, gdzie move. Jesteście? W salonie Wojtka Goli! Okej, okay, jest! Ej, nie widzę was. Czyli konewka. O, widzę was, dobra, widzę jedną osobę. Rumba, odczyp się! O, teraz, kurde, jest nam potrzebny topór! Jak w survivalu, ja się znam na tym. Topór, żeby ściąć drzewo. Tak, chop down a tree with an axe, if you have one. Topór! Kurde, gdzie jakiś topór? Pewnie tutaj gdzieś leży. A za tym mostem byliśmy, co się skacze? Za tymi elementami, gdzie się skacze, w sensie... nie byliśmy tam. A może Kiszak tam pierwszy skoczył i się za... świni, nie? O tych świniach jest ten taki most, którym ty, Kiszak, no, skoczyłeś, ładentka. No, może właśnie kawałek kartonu nam jest potrzebny. No właśnie, ten karton też, żeby tam przejść. A, nie ma tutaj nigdzie... Na początku poziomu jest ten token, nie? Ej, właśnie. A może drzewo jest nam potrzebne, żeby zrobić deskę? Żeby zrobić deskę, no. O, właśnie. Wydaje mi się, że siekiera teraz najważniejsza. Trzeba albo skraftować, albo znaleźć siekierę. Czekajcie, to jeszcze no, podbiegnę, bo tam być może ten token się przyda, to ja sobie po niego pójdę. Ale jakąś podpowiedź widno na ścianie. Piotrek się pyta, czy jest lepszy od Wiedźmina 3. Ja powiem tak, nie wiem, czy lepszy... Ej, chłopaki, chłopaki! Patrzcie na to! Tu wisi klucz, mam klucz! Ja pierniczę, ty robisz cały level, halo! Ale to jest wooden key? Wooden key, wooden key! Rósł! Wooden key otwiera drzwi za świniami. Za świniami. Czyli musimy się wrócić do świń chyba, nie? Za świnie idziemy, no. I tam jest ten hangar taki, podniesie się. Normalnie, ten klucz wyrósł jak owoc na tym drzewie. Dobrze, że się przyjrzałem. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, no. Bez kitu. To robimy poradnik, jak przechodzić levele. O, dobre by było, no, jakbyś no. Nadin nagrał poradniczek. Poradniczek taki, no, z wami gościnnie. O, dobra, już. Zbieramy się do jakiejś ciekawostki. O, tak. Tworzenie jakiejś sceny albo pokoju ze świniami. Pogromcy mitów. Dobra, otwieram to. Pyk. O kurde, ale mnie to lepiej. Ty, my tylko we dwójkę żyje. Nie, są inni, dobra. No ja cały czas na grzybach, właśnie to jest sekretem mojego progresowania w tej grze, cały czas na grzybach. Tam masz grzyb, weź go sobie weź. Odnoś. Dobra. Ej, jakiś szopracze zapał tutaj. A co to, to można otworzyć? Co to jest? Są strzałki, nie? Cały czas pokazują. No ja jak ja wskoczyłem strzałki, to tak średnio się skończyło, wiesz? O, a... sala przesłuchań, tutaj światło się nie odbije. No, podejrzane. A tutaj? W jakimś open space, co ma kubikuły. I... Patrzcie, strzałki kot, uwaga na... O! Ty, a ja was widzę po drugiej stronie, no. A, okej. Okay. To jest weneckie lustro. Nie, nie wiem, gdzie wy jesteście, nie? Ty, znalazłem złotą toaletę, nie żartuję. Ej! Mamy lawatory token, coś takiego. To jest do resania! Jak masz monetkę, to spuszczasz kogoś w kiblu i go resasz. No poważnie, tak jest napisane. Ej, idealnie, czyli odblokowaliśmy na trzecim poziomie... Na trzecim segmencie pierwszego poziomu resanie, no to OP. A mamy jednego resa, czy... Mamy tylko jeden token, to chyba o to chodzi. Mhm. Dobra, czy jak ktoś zginie, będziemy mogli go w toalecie zresać. Wiesz, tu jest szeroki opis tego, nie? Jak wejdziesz w taba, to jest dość szeroko opisane. Idziemy. O, tu jest skrzynka, to chyba tutaj byliście. Tak, tak, o, tak. O kur... Jest Bagwand! Co, jest potwór jakiś? O, Bagwand mnie napi***lił. Ty słyszę jak ryczy, słyszę jak ryczy. Jest, no. On tu biegnie, dobra, w drugą stronę spierdala. Jest. Ale gdzie? Cokolwiek. Ej, a tym liquid painem jakby rzucić, nie da się rzucać w tej grze. Jest, on może tu przejść? Nie, chyba nie. Ja nie widzę. O k***a, ty, jaki slender. Patrz tam, chodź ten, wychyl. Patrz, jaki slender. A stoi, rzeczywiście. Ej, chodźcie, wjeżdżamy. Jak się kopię? Lewym? Kopy. Ty, ale on w ścianę idzie, dobra. Od dobra, tyłu dobra. Go wal go od tyłu. On na mnie ma, agro na mnie. Ja tankuję. Co to? Tankiem. Ej, widzicie to, co mu wystaje tutaj na ten? Chodźcie tutaj bliżej. Lorneta. No, no. On się cieszy na nas widok, słuchaj. No właśnie, widzę, że jest... No. Boję się, że jak ja się ruszę, to on będzie miał kąt, żeby wyjść stamtąd. Tak, no. Dobra, chłopaki, ja go będę kajtował. Jakaś siekiera, szybko znajdźmy. Jak ma agro na dobrodzieju? A ja go tu przytrzymam, przeszukajcie ten magazyn. No, tu musi być siekiera gdzieś, bo to jest duże, no jak jest budowa, no gdzie wybrali, kurwa, siekiera, jak nie tu. Ty normalnie. Domki, tak, takie te magazyny są. Nie? A patrz jak ten, jak dobro go kontejnuje. Ja go hajtuję jak knajtem w Tibi. Nie, ty go kontejnujesz, ty go przytrzymujesz, jesteś jego klucznikiem. Poświęciłeś się sam? Ciekawe, czy mogę go grzybami nakarmić? Nie, nie mogę.
Zawsze najciekawsze zadanie, patrz czy ktoś nie idzie, wiesz. Możesz zawsze siebie nakarmić, co do oczekiwań. A to o to się nie martw. Zaraz z tym Bogłanem, a tą aferę budowlaną. Jestem w miejscu. Ej, stary! Kiszak, ale przecież oczywiście to jest nawiązanie do afery budowlanej, ten level. Tak! Bagłan to tak naprawdę Adrian Polak. Trzeba znaleźć klucz, chłopaki. Ej, burzy się podłoga. Jak się burzy podłoga? Napij się Almond Water. Będzie ci lepiej. No właśnie, odbija ci, napij się wody. Odbija ci, napij się wody. Mam. Delirki dostajesz. Musimy znaleźć klucz, bo tam jest ta bramka z kluczem, nie? Po prostu kij. Klucz pierwszy. Normalnie, Czarek, montuj odcinek szybko na YouTube'a. How to kite boss in level unknown. Ja akurat współczuję każdemu, kto będzie montował ten filmik tak naprawdę. Widzę, że razem z dobrodziejem wjeżdżamy w content poradnikowy z bug. Może jakiś duosik, duecik? No pewnie zrobimy kolabo. Zrobimy kolabo? Trzy ciekawostki u ciebie, trzy u mnie. Dobra. Nigdy nie byłem na to taki podatny jak teraz. Potem zrobimy jakiś fajny wyścig, kto szybciej przejdzie. Dobra. Znalazłem złotą cegłę. O. A to mu pierdolił tą cegłę. Ej, złota cegła to nawiązanie do Casio, tak mi się wydaje. Ale co, że poziom IQ ona odblokuje. Nie, chłopaki, co? Nie, bo co u mnie się dzieje? Nie, no u mnie jest taka wiksa, że... Ej, co ty gadasz, to ja też wiem grzyby w takim razie. Nie, polecam niebieskie grzyby, jest dobra faska, ale będziesz miał problem z mobilnością, ostrzegam od razu. Chyba znalazłem, dobra, ej, mam kabinet, jest okej? Okay. Siekierka w nim jest. Dobra, wsadziłem cegłę, mam siekierę. Jest siekiera? Dobra, git. To dobra, jak wszyscy będziecie, to ja wtedy się ruszę, bo boję się, że ten jakoś się tutaj wymsknie. Tak, każdy już z nas ma. Dobra, wszyscy są, nie? Dobra. Dobra, lecimy, no. Jezu. Wybaczcie, jestem trochę pod wpływem. To jest dobrze. Zaczynasz latać u mnie, wiesz? To wysoki lot. Dobra, teraz tutaj tędy chyba wrócić. Ściąć to drzewo. Tam była ta deska. I będziemy mieli... Ja bym w ogóle... O kurde. Albo świnki, wiesz, no mamy siekierę, no to rzeźnia, nie? No. I szkoda, że nie pokusiliśmy się o zabić. Nie, wydaje mi się, że że ścinamy drzewo, to nam da deskę, którą położymy na moście i przejdziemy dalej. Tak. No. Aha. Się podoba, jak zawsze jedna osoba... Tak pod kątem 45 stopni biegnie. No, u mnie tak samo to wygląda. To możliwe, że ja. Bo u mnie nawet na ekranie tak właśnie biegnę. Powiem szczerze, że jedną nogę mam szybszą od drugiej. No, tak to gdzie wygląda. Gdzie jesteście? Co tu się dzieje? Kurde. Ignorujcie mnie. No dobrodziej. To ja po prostu. Ja po prostu punkty umiejętności rozdałem, jak bossa kajtowałem. Co masz 20 FPS-ów w tym? Ej, świnia tutaj wlazła! Tej świni tu nie było! Ej, the flashlight battery is running low. Co ty gadasz? Bateria nawet? Resource man. Ja autentycznie, no. Ja pod sufitem w tej chwili chodzę, mam perspektywę jakby tak z góry. Jest piękne. Co się dzieje? Ona tu dobra, chcąc zejść na podłogę, spadł na sufit. Ścinam to. Mam drewno. Mamy deskę. Tak jest. Wyczyścić panu? Dobra, lecę dalej. Chłopaki, tylko nie mówcie Wojtkowi, że używałem tych haksów, nie, w jego grze. Ale... Zabieram tą świnię, chodź tu. I potem jak wszyscy idziemy za dobrodziejem, przewodnik. No. O nie, zklinowałem się. O, dobra, on mnie tak rzuca. Ja autentycznie, ja się czuję jakbym... Do świn, no. Dobra, już idę. A ty świnie to taki potencjalny chyba blok, nie? Na RNG jakbyś speedrun robił, przyblokować się mogą. Tak, myślę, że tak, no, myślę, że tak. Faktor RNG, więc tutaj faktycznie mogą być resetogenne, nie? Dobra. Ty, o dobra, jest, most naprawiony, zapraszam panowie. Pięknie. Zajebiście. Grało się w te survivale. Nie maszerować nigdy po moście. No, ładne kary. Ty, tu jest guzik na moście, nie, nie włączaj, nie włączaj! Teraz go naciśnij. Teraz mam... Ej! Teraz dopiero. O. Nie mogę przejść dalej. Też już zblokowało? Coś z tą rumbą nie, jest, dobroć. Ej! Ta rumba lewituje. Ej, jest. Ewoluuje, zobacz, miotły do niej idą. Mhm. To jest mistrz, to jest ta matka rumby. To jest matka odkurzacz. Sprzątania. Rumba Prime.
Ej, to jest boss! Weź go siekierą! Ty leci, zobacz, leci! Ty leci, co się dzieje? Ej, kurwa się do mnie. O, i zniknęła. I koniec. O, i pasuje. Kurde, ale jaka fabularna cutscenka, co nie? Teraz znowu to interpretuj, nie? Liczba. Patetyczna i można interpretować. 2137, zobacz. 2137. Działa! Tylko poszło. No jest odniesienie, że też jest. Ej, bo znowu jest ten, tu jest ten. Boss jest chyba do kajtowania, a nie zniknął. Jest ziomal. No zobacz, wpisujesz 2137 i tam jest pentagram, nie? Czaisz to? Zobacz, ty. To jest tylko... Kurwa, Wojtek tutaj z Rikczem wjechał. O, jumpscary, takie creepy. Kremówkarz się widzę.